Hej, witajcie w kolejnych częściach zagrajmy w Age of Empires. No i tak, miałem nagrywać misję tej chwili Świątynia w Górach. Ale jak mówiłem ostatnio, podczas misji Podbój na końcu, to jest moja najmniej ulubiona misja i nie mam akurat sił w tej chwili na tą misję. Próbowałem ją nagrać, ale mi za bardzo nie poszło. Więc postanowiłem, że nie będziecie czekać, aż w końcu mi się uda to jakoś nagrać, tylko nagram od razu kolejne misje, a tą zajmę się kiedyś w przyszłości, bo po prostu nie mam już na nią sił. Może kiedyś mi się uda to jakoś nagrać dobrze, ale w tej chwili to mi nie za bardzo poszło, więc nie chcę, żebyście czekali zbyt długo. Niech seria trwa dalej, a tym się zajmę kiedy indziej, więc Kanion Śmierci tym razem. Jeszcze kiedyś wrócę do tej misji oczywiście, mam nadzieję, chyba że ją w ogóle pominę i w ogóle niech ona w ogóle nie istnieje. Serio, bo ta misja, szczerze mówiąc, jak dla mnie w ogóle nie powinna istnieć. Ona jest po prostu jedną wielką przesadą. Ale może to już wam przedstawię, dlaczego jest taką wielką przesadą, gdy będę ją nagrywać. A to może być w niedalekiej przyszłości. Albo nawet dalekiej. To już się okaże. Porażka Izumo i klanów Kibi oznaczała zjednoczenie południowej części wyspy Honshu pod rządami Yamato. Ale twoje pragnienia idą dalej. Chcesz, aby pod twoimi wpływami znalazła się także wyspa na południu, będąca pod kontrolą klanu Shikoku. Te łotry znieważyły cię, kradnąc ważne i cenne przedmioty przenoszone przez twoich posłańców. Lepiej będzie wysłać mały, elitarny kontyngent, który szybko załatwi sprawę. Umieść swoich żołnierzy na przybrzeżnej wyspie, którą kontrolujesz. Ten najazd ma na celu zademonstrowanie siły Yamato i pokazanie, że daremnym jest opieranie się naszej konfederacji. A więc dobra, tutaj było oczywiście nawiązanie do poprzedniej misji. Więc jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, no to tego się dowie, gdy już będę nagrywał właśnie tą misję, ale nie wiem, kiedy to będzie, jak mówiłem. A więc malutki oddział, który będziemy musieli wszystko załatwić. No, w pierwszej misji, drugiej też coś takiego podobnego mieliśmy. Tak samo jest i tutaj. Więc zaczynajmy. A więc dobra, mamy tutaj taki oddział. Na początek wyruszę konnymi łucznikami. I powystrzelam tych cwaniaczków. Niech giną w piekle. Dobra, jeszcze te tutaj cwaniaczki chcą mi przeszkodzić, ale im się nie uda. Są słabi. Jeden z tych słabszych oczywiście jednostek. Oj, cwaniaczku! Oczywiście oni mają swoich uczników. Ale nie powinni dać mi rady za bardzo. No proszę bardzo. Ale jest ich więcej. Oczywiście można się tego spodziewać, że będzie ich coraz więcej. O, jeden z uczników się nagle tutaj mi pojawił. Okej. Jeszcze tutaj jeden przylas. Ale wątpię, by dał radę. No właśnie. Shikoku nie da rady raczej nam. Tak mi się w każdym razie wydaje. Ale zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście różnie to bywa. Trzeba tutaj przejść przez ten kanion dosyć bezpiecznie. Tak, żeby uważać na naszych wrogów. No i naszym wrogiem jest mniej więcej oto ten lew. Rytarz może mi przeszkodzić. Dobra.
Jak tutaj sytuacja wygląda? Czy już wszystko oczyściłem? Czy jeszcze coś będzie do oczyszczenia? Wydaje mi się, że tutaj już wszystko. To dobrze. To tak. Tutaj powinna być chyba jakaś pułapka nas nastawiona. Są oni. Jest też wieża. Załatwimy tego cwaniaczka. Sporo ich. O, już wieża mnie widzi. I katapulty też. Jejejej. No żeż kurczeń, gdzie ty biegniesz? Nie, nie, nie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie. Dobra. No, ile to jeszcze ma zdrowia? No, trochę, trochę jeszcze ma. Dobra. Niech będzie. No ty, ginże. Dobra. Świetnie. Że tutaj przybyłeś? Będę mógł cię łatwiej zniszczyć. Oczywiście koni musi są dosyć szybsi, więc mogę to jakoś spokojnie ogarnąć z tymi katapultami. A, jeszcze nie wystarczyło. Jeszcze te uczniowie. Ech, uciekł. Dobra. O, jeszcze żyje? Ale już nie, dobra. Świetnie. No to ciebie mamy z głowy. Upsi. Okej. No to jeden konny łucznik mniej, niestety. No ale dobra, tak niestety czasami bywa. Oczywiście tu będzie tego więcej. Okej, nie ma katapulty kolejnej, świetnie. Teraz załatwić tych oto panów. Wieża. Nie cwaniakuj. Z tymi wieżami tutaj będzie najgorzej. Trzeba je jakoś ogarnąć. Raczej on zginął? Chyba nie. Dobra. Wieże i tak mi dosyć mało zadają, więc będę musiał to jakoś wytrzymać. Dobra, dobra. Ale i tak mnie ta wieża jeszcze widzi. Nie fajnie. Zginął? Zginął, dobra. Widzę jego cień śmierci. Ten mnie dostrzelił. Okej. On zginął. A nie włączyłem sobie licznika czasu. Okej. Wygląda w porządku. Dobra. Dobra. Usuwanie tych foków wychodzi na razie dobrze, chociaż ich coraz więcej. Niedobrze. Załatwili mi jednego konnego łucznika, niestety. O!
Na razie to tak jakoś będzie musiało wyglądać. Bo te wieże mi tutaj niestety trochę przeszkadzają, będzie trzeba je usunąć za chwilę. Gdyby jeszcze oni trafiali dosyć dobrze, więc to mi na razie nie wychodzi. Oni się przemieszczają i nie giną. I znowu się przemieścili i ta wieża mnie tak bardzo widzi. Umarłeś? Chyba nie. Stoisz tu. Dobra, nie żyje? Jeszcze i tam pewnie trochę jest. No właśnie. Okej. Czyżby jeszcze tylko ta dwójka? To nie będzie proste. Gdzie oni? Dobra. To może jeszcze chwilę zająć. Aj, no nie strzelił. Dobra. Jeszcze tylko jeden. Mam nadzieję. Dobra. Nie żyje. W takim razie wy możecie już przyjść. A ty pojedziesz zobaczyć, jak sytuacja wygląda. Chodź tu. Nie tchórz. Raczej to cię nie powinno dostrzelić. Okej. I właśnie wy. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Prosto w moją pułapkę. No chodźcie. O, dobra. Chociaż wy tu też macie sporo tych pułapaczek na mnie. Ale pozbyłem się już tak większości przeciwników, mam nadzieję. Dobra, gdzie oni są? Tutaj. Chodź tu, chodź. Raczej już tutaj nie przeżyjesz tego spotkania. Dobra. Zobaczmy, jak tam dalej sytuacja. Już ten do mnie biegnie. Wszystko za chwilę załatwimy. Świetnie. Zobaczmy, jak tu dalej wygląda. Tutaj mają wieżę. Nie ma żaden katapult, dobra. A czy tutaj jakieś zagrożenia? Na pewno muszą być lwy. Świetnie. O, o. O, dobra. LOL! A tego... Zatem miał jakoś mniej zdrowia? No to by wyglądało. Nie został mi jeden konny łucznik, czyli niezbyt ciekawie. A tutaj będzie jeszcze trochę przeciwników. Tak mi się wydaje. A nie, nie ma nic. Dobra. To spoko. Tutaj trochę będzie jeszcze ich. Więc was też by wypadało
do mojej pułapki. Zawlec jakoś. Czy mi się uda. Tak, żeby nie zginąć przy okazji. Jakieś super wymijanie tego wszystkiego. Oberwałem. Dobra, oni już mniej więcej będą na dobrej drodze. Teraz nie zgiń. Wow, tamten prawie we mnie strzelił. Wow, wow, wow. Ty jeszcze mnie widzisz? I też było całkiem blisko, mam dwa zdrowia. Dobra, gdzie oni są? Ej, chodź tu. No chodźcie tu. Ej. No chodźcie tu. No chodźcie tu. No nie. Co za cwaniaki. Teraz jeśli to przeżyję, to będzie ciekawie. Ale to powinni być wszyscy przeciwnicy, tak mi się wydaje. Dobra, nie trafił, nie trafił. Dobra. Odwrót! Przeżyć! Dobra. Żyję! Jeszcze. Teraz zobaczmy, gdzie oni są. Powinni być już bliżej. Dobra. I chodźcie. No chodźcie do mnie. Chociaż jeden. Jeny. Co nieuparci. No chodźcie do mnie. Ech, gdzie jest tamten? No niedobrze, 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 że oni nie chcą do mnie iść. Chodź tu. Dokładnie tak. Czyżby przewidzieli to, co na nich czeka? Teraz spróbujmy. Kurczę, gdzie się cofasz? No. Cwaniaku. No. No i kurde, gdzie ty pojechałeś? To inaczej. Zniszczymy tą wieżę. Albo po prostu przejedziemy dalej. O, chodźcie tu, jeny! Ty nie powinieneś tego przeżyć, właśnie. Tak samo i ty. I ty też. Dobra. Teraz się przebić tutaj tak, żeby mnie nie pozabijali. Gdzie wy się cofacie, no? Serio. Pogłupieli? Czy jak? Ech. Okej, tutaj mniej więcej jest bezpiecznie, tak mi się wydaje. Jeszcze by trzeba było przejść tutaj i... Tutaj już raczej nie powinno być zagrożeń zbyt dużych. Oprócz tego, że jeszcze we mnie strzelają. Oho. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Tutaj mamy jeszcze jedną wieżę. I tą wieżę wypadałoby już zniszczyć. A, będziemy strzelać w tego. Za chwilę powinno strzelać w tego, dobra. Więc jak strzela sobie... No, chodź tu. Ty atakuj. A wieża będzie we mnie strzelać. Dobra. I teraz zniszczę ten mur. Droga do zwycięstwa jest blisko. No serio, atakować, cwaniaczki. Szybko. No nie blokuj się, tylko atakuj. Dobra. Chyba ogarnęliśmy tą wyspę, tak mi się wydaje. Teraz musimy dotrzeć tylko tutaj.
i jeszcze odzyskać ten artefakt. A to raczej nie powinno być ciężkie. Chyba, że będzie sporo przeciwników na naszej drodze. A zapewne tak będzie. Jakby jeszcze ich tutaj jakoś przenieść. Ale nie chcę, żebym tutaj tracili za bardzo dużo zdrowia. Na razie ich tam zostawię, potem ich jeszcze przeniosę. Chyba, że nie będą mi aż tak bardzo potrzebni. Dobra. Mam statki. A się wy wejście sobie do tego. No chodź, dobra. I płyniemy tu. Wydaje mi się, że już tutaj wszystkich z tej wyspy się pozbyliśmy. To poszło dosyć sprawnie. Okej.